Dzień dobry, Szanowni Państwo, witamy na pomeczowej konferencji prasowej po meczu Korona Kielce Krakowia Kraków. Witamy trenerów obydwu zespołów. Poprosimy o tradycyjne podsumowanie tego spotkania na początek trenera drużyny gości. Dramatycznie rozpoczęliśmy ten mecz i dramatycznie zakończyliśmy. Dramatycznie, bo w bramce w czwartej minucie przy szybkim kontrataku Korony, kiedy my 10 sekund wcześniej mamy sytuację 100% Bartka Rodzica, w jakiś sposób otworzyła mecz i pozwoliła Koronie na pewną spokojną grę. Szkoda tej sytuacji Marcina Krzywickiego w końcu, bo na pewno myślę, że z przebiegu tej drugiej połowy ten punkt byłby bardzo potrzebny i dałby chociaż jedno oczko po stronie zysków w tabeli. W dalszym ciągu jesteśmy bez punktu, 2 tygodnie przerwy. Nadzieja na pracę indywidualną z piłkarzami, bo 5 piłkarzy jest powołanych na różnego rodzaju reprezentacje. Przed naszym z Górnikiem Zabrze wypada nam z defensywy Piotr Polczek, dostał 4. rzutą kartkę i czeka nas na pewno duże zadanie, żeby w jakiś sposób zapewnić jego pozycję. Gratuluję Koronie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo i poprosimy o podsumowanie trenera Kielce. No naprawdę bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz i przestrzegaliśmy przed tym, że nie będzie to łatwe i łatwe nie było. Sami troszeczkę mieliśmy szczęścia, ponieważ bramka padła w 4. minucie, a kapitalna interwencja Wyszka Małkowskiego uchroniła nas przed stratą. Mecz się dobrze rozpoczął. Chcieliśmy zagrać może nie tyle ładnie dla publiczności, co myślę, że mądrze i rozsądnie taktycznie. W pierwszej połowie, jeśli nie strzelamy na 2-0 i na 3-0, bo takie sytuacje były, to fundujemy sobie horror. Ja już nawet powiedziałem zawodnikom w tej chwili po meczu, że to oni specjalnie tak robią, żebym ja się nie nudził tam w tej strefie i żebym do końca przeżywał. Mieliśmy dzisiaj też w końcu te szczęście, bo rzeczywiście nasza nonszalancja mogła się zakończyć bramką straconą w 90 minucie, ale myślę, że wróciliśmy do grania. Mamy 7 punktów, jak na 4 kolejki. To było minimum absolutne, któreśmy sobie zakładali i to minimum jest. Chcieliśmy więcej, bo 10, ale tych 3 punktów będziemy szukać gdzie indziej. Rzeczywiście mamy teraz najdłuższą przerwę, 16 dni. Jest jak popracować, jest czas na to, żeby się wyleczyć do końca. Niektórzy zawodnicy zagrali dzisiaj z urazami bardzo ambitnie. Za to im dziękuję. Chcę pochwalić przede wszystkim, rzadko to robię, ale dzisiaj Hernani w obronie i w odbiorze był bezbłędny. Może Wukowicz nie grał, miał dużo strat do przodu, natomiast bardzo ambitnie i w defensywie pracował za dwóch. Pozostałym zawodnikom też bardzo dziękuję za wkład dzisiejszy do meczu, bo rzeczywiście pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i podnieśliśmy się w trudnej sytuacji, bo jeden punkt w 2 meczach u siebie w 2 kolejkach nie był to wynik. I było już dużo ludzi niezadowolonych. Myślę, że Krakowia jest na tyle dobrym zespołem, że w końcu musi zdobywać punkty i ja się cieszę, że nie było to dzisiaj, ale od wtorku życzę im i trenerowi Latuskiemu, z którym się sporo znamy, życzę szczęścia przede wszystkim, bo jeśli szczęścia nie ma w piłce, to sobie się nie odniesie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o pytanie. Dzień dobry, Andrzej Stanowski, Dziennik Polski. Ja mam do trenera Latuskiego 2 pytania. Jak ocenia Jezus Sławka? Od razu tak. Myślę, że pozytywna postać w naszym zespole. Szkoda, że w tej sytuacji drugiej połowy tu poszedł po skrzydle. Zabrakło trochę szybkości, żeby dobrał szybciej piłkę do Bartka Rodzica po pierwsze, a po drugie myślę, że stać by było też na to, żeby zakończyć tą akcję indywidualnym strzałem, mógł zdobyć bramkę. Ale na pewno pozytywna jednostka na lewej stronie. Drugie pytanie. Kto miał Krakowi dzisiaj rozgrywać piłkę? Było 2 defensywnych pomocników i 2 napastników. Potem mam wymienił 2 napastników, znowu na 2 napastników. No, moim zdaniem organizacji gry w Krakowi dzisiaj w ogóle nie było. Przy odbiorze piłki mieliśmy grać do skrzydłowych, do Pawlucińskiego i do Sachy. Zawsze w pierwszej połowie szczególnie, kiedy była sytuacja na jednej stronie, środkowy pomocnik powinien przerzucić ciężar na drugą stronę, gdzie stał szeroko ustawiony drugi pomocnik. Nie udało się. Musiał pan wprowadzić na boisko któregoś z graczy, no, typu Suborowy, Suborki, którzy potrafią pokierować, że może
nie z tą stawkę pęteczkiej formy, ale dzisiaj większość piłkarzy była katastrofalna. Panie redaktorze, powiem tak. Otworzyliśmy grę bardzo ofensywnie na Lechu Poznań, gdzie zagraliśmy tylko na jednego defensywnego pomocnika i przy 0-2 już widział pan, co było. Też chciałem zaryzykować na Lechu i otworzyłem grę do przodu poprzez dwóch ofensywnych pomocników, Klicha i Golińskiego. Nie udało się na Lechu. Dzisiaj uważam, że naszą siłą będzie dwójka napastników. Te sytuacje w drugiej połowie były, ale sytuacja na Marcina Krzywickiego to jedna będzie się tam na pewno długo siedzieć do końca. Jedna na 48. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo. Stanisław Males, teraz pasuj kary. Panie trenerze, zaskakująca była zmiana Marcina Cawaja w bramce po meczu z Poznaniem, gdzie on był najlepszym piłkarzem Krakowi. Stąd taka decyzja. Marcin w trzech meczach dostał, jak to się mówi po piłkarsku, 10 bramek. Uważam, że była długa szansa na to, żeby szansę dostał Łukasz Marcin. Panie trenerze, jeśli pozwolę sobie wyrazić opinię, większość tych bramek to dzieła naszej defensywy. Przy pięciu, może przy czterech bramkach w Poznaniu Marcin nie miał nic do powiedzenia. Większość tylko tak poprzednich. Uważam, że ewentualnie tutaj kolejna jakaś strata bramki przez Marcina mogłaby go w ten sposób kompletnie już spowodować to, że mógłby się długo nie pomóc. Postawiłem na Łukasza Majka. Jeszcze jedno pytanie. Panie trenerze, latem do Krakowi przyszło 7 nowych piłkarzy. Dzisiaj wystąpiło 4 z nich plus 2, czyli Niemcki i Ludzic wypożyczonych. Którzy z tych piłkarzy byli w tym meczu wzmocnieni w Krakowie? Jak popatrzy pan na transfery, które dokonaliśmy, szczególnie w linii defensywnej, bo to jest wizytówka zespołu. Jarabica przyszedł na 3 dni przed pierwszym meczem ligowym. Hezdi przyszedł 2 dni przed dzisiejszym meczem. Cały czas dokonujemy wzmocnień na miarę naszych możliwości. Nie jest tak prosto, tak jak pan powiedział, wkomponować 5 czy nawet 6 piłkarzy od razu do gry. Nie zapominajmy też o jednym, to był nasz 4 mecz, z czego 3 mecze wyjazdowe. Na Legii Warszawa bardzo ciężki teren, na Lechu Poznań bardzo ciężki teren. Dzisiaj w Kielcach też nie jest nikomu łatwo o punkty. Dlatego to jest proces budowania zespołu, to nie jest tak, że przyjdą wszyscy nowi piłkarze i nagle zaczniemy wygrywać. Ja wierzyłem w to, miałem taką nadzieję, że tak będzie, bo okres przygotowawczy utwierdza mnie w przekonaniu, że te mecze sparingowe, które rozgrywaliśmy, rozgrywaliśmy mądrze, nie było zastrzeżeń do linii obrony, bo traciliśmy mało ram. Nagle Liga to wszystko zweryfikowała, to są negatywne. Można jeszcze jedno, proszę bardzo, Stefan. Jak pan oceni grę Arkadiusza Radomskiego? On przyszedł do klubu, miał zastąpić Arpa Barana, który odszedł z klubu. Czy spełnił pana oczekiwania? No dzisiaj nie spełnił nikt, ani ja, ani zespół nie spełniliśmy żadnych nadziei, bo jesteśmy na ostatnim miejscu. Także tutaj wszyscy piłkarze są winni, wszyscy trenerzy są winni. Nie ma innej... W 4 meczach? Czy co w 4 meczach? No, gdybym to pytanie odniósł do 4 meczy, nie tylko do występu dzisiejszego, tylko do oceny... Wie pan, mamy 0, panie doktorze, mamy 0 punktów. Nie można żadnemu z piłkarzy przyklejać pozytywnej opinii. Tak samo jak nie jako trenerowi, nie można przyklejać pozytywnej opinii. Mamy 0 punktów, mamy 4 mecze za nami, 3 wyjazdy w dalszym ciągu. Jeszcze przychodzą ci piłkarze, tak jak ten Holender ostatnio. Trzeba czasu na zmiany, bo trzeba czasu na to, żeby nasza największa gwiazda i jakość piłki z przodu ofensywna Saidi w końcu się wyleczył z miesiąca długowego. Gdybym był samobójcą, to pewnie dzisiaj kazałbym mu grać. On się bardzo pali, ale w dalszym ciągu ten miesiąc nie jest jeszcze zdrowy. Każde wejście w niego, czy każdy uraz powodował to, że Saidiego nie byłoby na 2-3 miesiące. Specjalnie podjąłem taką decyzję, troszcząc się o jego zdrowie, po to, żeby był w kolejnych 26 meczach nawet zawodnikiem bardzo przydatnym, bo jego jakości nie muszę zasłonić. Widzieliśmy to ze Śląskiem w Wrocławiu. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, bardzo za udział w dzisiejszej konferencji.